Witajcie, kochani. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Z tej strony znowu ksiądz Paweł z Modlina Twierdzy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i nagrywam dla was to wideo w nocy. Właśnie w tej wielkiej nocy, z soboty na niedzielę. I pragnę się tym z wami podzielić, że Chrystus zmartwychwstał. To bardzo, bardzo wesoła nowina i raczej tańczyć mi się chce, niż spać tej nocy. Zobaczymy właśnie. Grób już jest pusty. Zostały nam tylko płótna, zostały tylko chusty. Jest figura zmartwychwstałego Chrystusa i chcę wam o tym trochę opowiedzieć. Wiem, że to wideo będzie puszczone trochę później, w poniedziałek, ale w poniedziałek wielkanocny i to jest taki dobry, dobry moment. Chciałem wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować też za to, że wiele osób dzieli się swoim świadectwem wiary, że nagrywa właśnie tę dobrą, dobrą nowinę o tym, jak spotkało Pana Jezusa, jak dużo Pan Jezus zmienił w waszym życiu i bardzo się cieszę i dziękuję wam za to, za każde świadectwo. Ja już jestem po liturgii Wigilii Paschalnej, po mszy świętej, gdzie usłyszałem już to radosne właśnie Alleluja i dzisiaj usłyszałem też w Ewangelii takie słowa: idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Chciałem was zapytać, co jest dla nas, dla was, taką Galileą? Gdzie można spotkać Pana Jezusa? Idźcie do Galilei, tam go zobaczą. Co jest Galileą dla ciebie, drogi bracie, droga siostro? Gdzie możesz spotkać Pana Jezusa? Abyś mógł powiedzieć o tym swojemu koledze, koleżance, swoim rodzicom, każdemu, kto by cię zapytał właśnie, gdzie ja mogę spotkać Pana Jezusa? Idź do Galilei. Ja bym powiedział, idź na mszę świętą, idź na adorację, otwórz Pismo Święte, usiądź właśnie do modlitwy, przyjdź na rekolekcję Wojska Gedeona, Revolution of Love, kiedy to tylko będzie możliwe. Tam spotkasz Pana Jezusa, dlatego tak bardzo chętnie jeżdżę na rekolekcję, dlatego chętnie jako ksiądz odprawiam mszę świętą. Przyjdź do spowiedzi, kiedy to tylko będzie możliwe, a zobaczysz, że spotkasz Pana Jezusa. I pytanie jeszcze do nas, jak chętnie się tym dzielę? Dzielę się właśnie tym, że Pan Jezus zmartwychwstał, że Pan Jezus żyje, że to nie jest tylko wymysł, ale że Pan Jezus jest żywą osobą, która interesuje się moim życiem, która mocno mnie kocha. Potrafimy się podzielić, nie wiem, nowym modelem telefonu, nową bluzką, nowymi jakimiś zakupami, nową promocją jakąś. A ile potrafię powiedzieć o mojej wierze? Największy temat tabu dzisiaj to właśnie jest kwestia wiary. Zobaczcie, ile przy tym rodzinnym stole zdarza nam się w święta. Właśnie wtedy, kiedy siedzimy z powodu zmartwychwstania Pana Jezusa. Ile zdarza nam się wspomnieć o Panu Jezusie, powiedzieć o tym, że On zmartwychwstał. Jeszcze może w święta Bożego Narodzenia, to chociaż kolędy zaśpiewamy. Ale ile tej radości przy stole czy w naszym domu jest ze zmartwychwstania Pańskiego. Zachęta taka, abyśmy się właśnie tym dzielili, abyśmy się dzielili, że grób jest pusty, że Pan Jezus jest zmartwychwstały, że Pascha płonie, że Pan Jezus jest, że mnie kocha. Podziel się tym z kimś z Twojego środowiska. Może wyślij jakiegoś SMS-a, a może przytul po prostu mamę, tatę albo siostrę, brata i powiedz: Pan Jezus zmartwychwstał, On cię kocha i zrobił to właśnie dla ciebie.